Cześć, to Warmiński Traper. Witam i zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj odcinek trochę inny niż wszystkie. Przede wszystkim dlatego, że jak widać nie jestem na zewnątrz. Nietypowy pod tym względem, że zaczynam nową formułę kanału, to znaczy będę starał się co jakiś czas wrzucać filmiki z mojej zabawy ze skórą. Tak, chciałem podzielić się tym, jak to robię. Nie jestem jakimś tam wielkim profesjonalistą, za takiego się nie uważam, bo robię za krótko, bo to raptem trochę dłużej niż rok. Zainteresowałem się w zeszłym roku na konwencie Bushcraft Poland w Gołdapi. Było bardzo fajnie, poznałem kilku ciekawych ludzi właśnie. No i tam wciągnąłem się właśnie zabawę ze skórką. Parę projektów od tego czasu już wykonałem, trochę rzeczy poszło w ludzi, mam nadzieję, że są zadowoleni. No i dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak się z tą skórą bawię, jak wygląda moja praca. Dzisiaj jest o tyle nietypowo podwójnie, ponieważ nie jestem u siebie w pokoju, tylko musiałem zaadaptować pokoik córki w związku z COVID-em. Niestety, nauczanie odbywa się zdalnie i udostępniłem dzieciakom nasz pokój. Tam jest lepsze Wi-Fi, a ja bawię się tutaj. Zanektowałem pokój córy młodszej i trochę jej tu dzisiaj postukam. Za chwilę przejdziemy do projektu. Od pewnego czasu chodził za mną pomysł zrobienia takiego małego pokrowca na kredki. Tak, coś w formie piórnika. To są kredki, które będziemy oprawiać. Zestaw 10. Metaliczne, no nowe, tęczowe, także myślę, że dzieciakom się spodoba. Będę robił dwie wersje tego piórnika. Znaczy to piórnik to może za duże słowo, jakieś ładne opakowanie na kredki, żeby to w miarę dobrze i stylowo wyglądało. Użyjemy do tego skórki 2,5 mm. Tu mam akurat arkusz A3, z którego będziemy wycinać. I tu jeszcze takie małe ścinki na dodatkowe elementy, tak? Jakiś pasek do oprawki. No tak myślałem nad tym, żeby to wykończyć z trzaskami, ale chyba zrobimy to klasycznie w formie takiego właśnie języczka zawijanego za poprzeczny pasek. Tak jak powiedziałem, planuję dwie wersje. Jedna wersja będzie dla dziewczynki, druga dla chłopca. Dzisiaj zrobimy wersję dla dziewczynki. Podstawowe elementy, których mam zamiar użyć, no jak wiadomo, narzędzia ostre, tak, do wycinania. To są takie narzędzia, których używam najczęściej. Klasyczny nóż do tapet, tak, linijka metalowa. Bo ładnie się przy tym ostrzem pracuje, plastik się troszeczkę może zadzierać. No i mój ulubiony nożyk, tak, z mojego EDC, Sanremo GAT11. Bardzo ostry, bardzo fajnie pracuje ze skórką. Często właśnie go używam przy tych pracach. Skórka garbowana roślinnie, grubości 2,5 mm. Te arkusze są troszeczkę cieńsze, 1,5 mm, 1,7 mm. I z tymi będziemy się bawić w takie rzeczy dodatkowe. Chemia do wykończenia, to są takie podstawowe elementy, tak. Myślę, że najlepszym kolorkiem będzie troszeczkę ten kolor tan właśnie, którego używam ze stajni Fibinxa. Wykończenie krawędzi Edge Coat i Tokonole. No i tutaj jest jedna z farb acrylic, które chcę użyć do pomalowania niektórych elementów graficznych. Oprócz tego... Nie, tego chyba nie użyjemy, myślę, że... Być może zrobimy tak, że wersja dla dziewczynki zrobimy w kolorze tan, natomiast wersja dla chłopaka w wersji ciemniejszej. No ale dzisiaj mówię, tak jak powiedziałem, dzisiaj zajmę się wersją dla dziewczynki, czyli lecimy z kolorem. Do zabezpieczenia już po zakończeniu wszystkich prac mam zamiar użyć Neutral Razoring, które nam bardzo ładnie zabezpieczy to przed wodą i na dalekiego połysku. Mamy przygotowane trzy kawałki skóry, które będziemy dalej obrabiać. Wyglądać to ma mniej więcej tak. Wersja górna, zapięcie, za zakładkę. I będzie tutaj taki paserzek, który to będzie wszystko zabezpieczał. Oczywiście wszystko będzie przyszyte. Kontynuujemy pracę.
jakiejś przerwie na wyschnięcie, jak widać. Poszczególne elementy wyglądają tak. To nie jest jeszcze ostateczna wersja malowania. Będziemy to jeszcze poprawiać i nadawać kolor. To już tył plus zakładka raczej tak zostanie. Pomyślimy ewentualnie nad barwieniem tej przykrawędzi. Przechodzimy do kolejnego etapu. Mamy już wstępnie przygotowane trzy elementy. Niedługo przystąpimy do szycia, ale jeszcze zanim zszyję, mamy przygotowaną warstwę wewnętrzną, tak zabezpieczoną mizdrę przez to konole. No, ta wyszła tak średnio, ze względu na to, że to jest inny materiał, ona pójdzie do środka, nie będzie widoczna. Ta będzie tutaj element podniesiony, wyszedł w miarę ładnie. Jestem z tego zadowolony. Po złożeniu będzie to wyglądało mniej więcej tak. Oj, później dopasujemy to do kształtu kredek. Jeszcze zanim zszyję tą warstwę zewnętrzną, ten element zabezpieczymy przy użyciu preparatu Fibbings Neutral Resolan. Zrobiłbym to później, ale ze względu na to, że będę naszywał tutaj ten element, który ma nam służyć za taki poprzeczny paseczek, po tym może być problem. Zabezpieczymy, potem całość pokryjemy jeszcze raz, jeszcze jedną warstwę. No dobra, mamy już wstępnie przygotowane te arkusze. Tak, obrobione części, nie wiem czy będzie widać tu pod słoneczko. Ja otwory przygotowuję sobie troszeczkę wcześniej.
jak tutaj, po to, żeby potem było mi łatwiej dopasować. Ułatwia to szycie, przynajmniej, no nie wiem, są różne techniki. Ta jest dla mnie najwygodniejsza i uważam, że najlepiej się sprawdza jak do tej pory. I co? Bierzemy się za klejenie. Używam różnych klejów. No, Lucia nam tutaj szczeka. Pomocnik, nie tatowy. W dniu dzisiejszym użyjemy tego bezbarwnego kleju do butów. Przygotuję krawędzie do klejenia i zaczynamy. Przygotowaliśmy otwory pod szwy. Będziemy szyć. Po czym poznać, że otwory są dobrze zrobione? Dlatego właśnie mam taką metodę, że robię otworki przed klejeniem. Potem je tylko poprawiam. Dużo łatwiej się później szyje. Bierzemy się za szycie. Pośpieszyłem się, zanim weźmiemy się za szycie, musimy jeszcze zamontować ten element, tak? No tak, już było ładnie. No to przed szyciem bierzemy się jeszcze za drobny klej. Szycie zrobione. Bierzemy się za szycie. Wybieramy nici i lecimy szwem krzyżowym. Jako, że jest to rzecz robiona dla dziewczynki kilkuletniej, myślę, że taki kolorek czerwonej nitki będzie się ładnie nam tu komponował. Kończymy powoli, żeby to jakoś wyglądało. Przełożymy igiełkę na drugą stronę. Razem z nicią. Gdzieś tam w tle moja żona rozmawia przez telefon i zwraca jej uwagi. Zawsze dosyć głośne przedsięwzięcie. Co, podcinamy. Dobra. Najważniejsze, tak, żeby to wszystko dobrze wyglądało. O, to będzie widać. Przypalamy końcówki. Lekki docisk. I mamy zakończone, rozpieczone. Element wymaga jeszcze dopasowania, bo jest na świeżo złożony, ale będzie to wyglądało mniej więcej tak. Szycie mamy już zrobione czerwoną nicią. Na dzisiaj to tyle, bo muszę umykać z pokoju, która musi odrabiać lekcję. A poza tym trzeba poczekać przy krawędziach, aż klej porządnie złapie, także damy mu jakieś 24 godziny. No ja myślę, że trochę mniej wystarczy, jak to jutro do rana.
I jutro będzie ciąg dalszy, wykańczanie krawędzi, tak, ogólnie praca wykończeniowa, zabezpieczenie. To tyle. Cześć, mamy dzień drugi. W nocy klej nam porządnie wysechł. Trzyma ładnie. Dzisiaj przystępujemy do prac wykończeniowych na etui. Wczoraj już włożyłem tutaj kredki, żeby się troszeczkę wstępnie uformowało. Ładnie nam to wszystko przyschło. No i dzisiaj bierzemy się za wykończenie krawędzi. Wiem, że na filmie to wygląda jak szybka i łatwa robota, ale uwierzcie mi, wykańczanie krawędzi potrafi wykończyć. Jest to bardzo pracochłonna czynność, ale jest bardzo ważna, bo w zależności od tego, jak włączycie krawędzie, tak będzie to rzutowało na ostateczny, końcowy wynik waszej pracy, czyli jak to będzie ładnie widać, porządna krawędź potrafi podkreślić jakość wyrobu. A zepsuta? No cóż. Dobra, krawędź jest przypalona, nie wiem, czy to będzie widać. Może być kiepsko, bo to niestety telefon ma pewne ograniczenia. W każdym razie jest wstępnie przygotowana. Znalazłem parę miejsc, gdzie trzeba będzie delikatnie poprawić, więc bierzemy papier ścierny, zaczynamy proces jeszcze raz. Ale oszczędzę wam już tego materiału na filmie. Jak przygotuję krawędź, to przejdziemy do malowania krawędzi farbą Edgecoat. Włożyłem, żeby nam Edgecoat wyschło i za jakieś 10 minut, jak pysknie pierwsza warstwa, 10 do 15 minut nakładamy drugą warstwę, żeby ta krawędź była naprawdę gładka. A ja w tym czasie zrobię sobie przerwę na kawę. Pozdrawiam Józek z Bagien. Mam nadzieję, że w Olsztynie się ładna pogoda. Już jest koniec pracy. W dniu wczorajszym włożyłem tutaj pudełeczko z kredkami, żeby troszeczkę wstępnie uformować kształt. No i teraz włożymy to wszystko, żeby jakoś ładnie kolorystykę zachować. Zamyka się dosyć sztywno. Musi się jeszcze troszeczkę skóra wyrobić przy użytkowaniu. A zostawię ją na noc z tymi kredkami, żeby się ładnie ułożył. Mamy produkt finalny, tak, czyli piórniczek etui. Wersja dla dziewczynki. Niedługo będę robił wersję dla chłopaka, ale to już chyba nie będę ujmował tego w tym filmie, tylko postaram się to wrzucić na Instagramie. Wtedy wrzucimy tu jakiś link. Wygląda jak widać, tak. Musi się oczywiście jeszcze ta skórka, choćby jest dosyć sztywna w tym momencie, ale to jest myślę kwestia dzień, dwa i trochę użytkowania i nie będzie z tym problemów, tak, ułoży się do zawartości.
dzięki za wspólne oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś uwagi, jak powinienem poprowadzić taką nową edycję filmów na moim kanale, to będę za to wdzięczny, za konstruktywną krytykę. Dla mnie to też było nowe doświadczenie, bo do tej pory kręciliśmy wszystko na zewnątrz, tak? A to jest takie kręcone we wnętrzu z użyciem telefonu komórkowego, bo moja kamerka 4K jest co prawda dobrej jakości, ale na kręcenie z dosyć dużego dystansu. Natomiast przy bliskich dystansach nie łapię ostrości i byłoby wszystko rozmyte. Mam nadzieję, że będzie to jakoś widać, jeśli chodzi o użytkowanie tego telefonu. Postaram się ten filmik zmontować jak najszybciej i wrzucić Wam. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli chcielibyście, żebym kontynuował tę serię, to będę wdzięczny za jakieś komentarze na ten temat. I tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że niedługo. Ostatnio, co prawda, z czasem u mnie krucho przez ten cyrk z koronawirusem. No wszyscy mamy dosyć dużo pracy. Ale myślę, że jak już się powiedziało, a trzeba powiedzieć, my będziemy to w jakiś sposób kontynuować. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.